Jestem byłem kucharzem. Trochę zarobiłem pieniążków, pieniążki mi zarzuciły w głowie. Jestem byłem alkoholikiem, byłem ćpunem. Ale pomagam ludziom na ulicy, pomagam. Teraz w tej chwili nie piję, stanęło mi ostatnio serce. Chcę coś ze sobą zrobić. Naprawdę, bardzo bym chciał coś ze sobą zrobić, ale jeszcze nie potrafię. Jeszcze nie jestem do tego zdolny. Na razie życie na ulicy mnie wciągnęło. Mam tą swoją wolność. Nic mnie nie zatrzymuje, żaden człowiek mnie nie zatrzyma. Żyję wolny jak ptak. Jestem czysty, świeży i odświeżony. Oddycham świeżym powietrzem codziennie rano. Idę na ulicę i ulica jest moja. I to jestem ja, Marek. Chciałbym, żeby ludzie żyli ze sobą dobrze. Staram się wychodzić do innych, jak tylko potrafię. Parę lat temu założyłem dyskusyjny klub filmowy dla ludzi ubogich i samotnych. Wyrażam siebie grając na gitarze. Chcę pokazać, że bezdomnych stać na więcej niż tylko chodzenie od furty do furty. Mam na imię Krzysztof. Od 14 lat żyję na ulicy. Nie jest to łatwe życie, choć niektórzy mówią, że być bezdomnym jest fajnie. Jeszcze niedawno trudno mi było wyobrazić sobie siebie jako osobę bezdomną. A teraz mieszkam w przytulisku dla bezdomnych kobiet. I to jest paradoks mojego życia. Wcześniej wszystko było poukładane. Miałam dom, męża, pracę. Teraz widzę, że musiałam przejść taką drogę. Że był w tym jakiś sens. Bo ja zobaczyłam, że nie jestem sama. I że to jest piękne, że nie jestem sama. Że nie wystarczy telefon, nie wystarczy telewizja, ale potrzebny jest obok drugi człowiek. Mam na imię Marianna. W moim poprzednim życiu byłam wykładowcą akademickim. A ty? Kogo widzisz?